Siema, Baget z tej strony. Kontynuujemy temat Bluebirda, czyli tego magicznego urządzonka do sprawdzania osób. Do jakich systemów my jako policjanci mamy dostęp? Dostęp mamy do KSIP-u, to jest nasz taki najważniejszy system, jest to Krajowy System Informatyczny Policji, gdzie rejestrujemy na przykład, czy ktoś jest poszukiwany, rejestrujemy wasze zdjęcia, jeżeli popełniliście jakieś przestępstwo. Mamy tutaj też wasze punkty karne, to czy popełniliście jakieś wykroczenia przeciwko mieniu. Potem jest SIS, jest to System Informacyjny albo Informatyczny Schengen, już nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa. Tam są na przykład wasze utracone dokumenty na terenie całej Unii Europejskiej, czy właściwie strefy Schengen. To jest taki SIP, powiedzmy, dla Europolu. Potem jest system Interpol, tam na przykład są czerwone noty Interpolu, jeżeli ktoś jest poszukiwany przez Interpol, wtedy tam też się to wyświetla. Mamy jeszcze CELCY, czyli centralną ewidencję ludności, tam jest wasz PESEL, miejsce zamieszkania, meldunki i tak dalej. Mamy RDO, czyli rejestr dowodów osobistych, tam na przykład znajdę wasze zdjęcie, które mieliście w dowodzie osobistym. Mamy również dostęp do systemu Neonet, gdzie będziecie mieli wasze pobyty w zakładach karnych, w aresztach śledczych. Mamy również CEK i CEP, czyli Centralną Ewidencję Kierowców, Centralną Ewidencję Pojazdów. Tam znajdę informacje o waszym pojeździe, czy macie ważne OC, przegląd. W CEK-u wiadomo, jakie macie uprawnienia do kierowania pojazdami, czy wam jeszcze nie minęły, kiedy wam mijają, czy je utraciliście kiedyś i tak dalej. Mamy również, i to jest nowość, dostęp do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Szczerze mówiąc, nigdy nie miałem takiej osoby, więc nie wiem do tej pory, jak to tam wygląda w ogóle wpis do tego systemu, ale tak, mamy do czegoś takiego dostęp. Mamy również dostęp do REGON-u, więc jeżeli jesteście, macie zarejestrowaną jakąś działalność gospodarczą na siebie, to ja też to zobaczę w tym moim urządzonku.